I tutaj, że trzeba bezwzględnie wyjaśnić, czy to był wypadek, czy to był zamach. No to jak 7-8 lat mija, to chyba najwyższy czas, żeby to sprawdzić, czy to był przypadek, czy to był wypadek. Absolutnie ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność z punktu widzenia również Polski, bo to jest kwestia funkcjonowania państwa polskiego. I to wszystko, kiedy zsumujemy, to wydaje mi się tylko i wyłącznie skupienie się nad tym, czy prawda, jaka była bezpośrednia przyczyna wypadku, to jest bardzo ważne. Czym pewnie te badania potrwają dłużej. Równolegle absolutnie ta sprawa jest do wyjaśnienia, bo pamiętamy wówczas, jak Donald Tusk mówił, państwo zdało egzamin. W najmniejszym stopniu nie zdało. Panie profesorze, Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi, powtarza to dzisiaj, tu cytat, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia i dodaje, nie było czasu na żadne rozważania, na jakieś przeżywania i rozterki, tylko po prostu trzeba było się brać za robotę i Bronisław Komorowski wziął się za robotę. No ale przeżony za co, że przejął ster państwa przed czasem, przed oficjalną komunikatem o śmierci prezydenta. No nie przesadzajmy. Właśnie, że wszystko prawie, podpowiedziałem tu wiele rzeczy, jest wręcz skandaliczne. I w tym względzie to wymaga w moim przekonaniu rozliczeń ze względu na dobro państwa polskiego, które powinno absolutnie zabezpieczać tego typu wizyty. I ona przecież była w sensie technicznym przygotowywana przez rząd, a nie przez prezydenta, że absolutnie powinna umieć się znaleźć w relacjach międzynarodowych, kiedy są tematy sporne, tak jak na przykład brak wówczas, czy komu oddać śledztwo. I wyjaśnić, jeśli bierzemy pod uwagę dziwne śmierci konkretnych świadków wydarzeń, bo inaczej to państwo nie funkcjonuje. To państwo jest po prostu teoretyczne i ono całkowicie było teoretyczne. Były pogrzeby nie tych ciał. No to przepraszam bardzo, to czy to jest zdanie egzaminu, czy to jest stanięcie na wysokości zadania, nie otwierania trumien tutaj na gruncie polskim. No kiedy się temu tak przyjrzymy zdroworozsądkowo, wszyscy ci, którzy się niedawno wyśmiewali, że ekshumacje to nie mają sensu, już w tej chwili się nie wyśmiewają, bo widzą, jakie z tego wynikają rzeczy. Więc na tym tle skupić się należy, w moim przekonaniu, i te wszystkie rzeczy po kolei jakby przejrzeć, naprawić, a winni powinni ponieść odpowiedzialność. Natomiast jeśli tylko i wyłącznie będziemy podnosić kwestie te ostateczne, jaka ma bezpośrednia przyczyna wypadku, to nic to nie zmieni. W wyjaśnieniu tych wszystkich, o których mówiłem wcześniej, bo je absolutnie tak samo trzeba uczynić. Więc to są tak gdyby dwie sprawy. Państwo nie zdało wówczas egzaminu w najmniejszym stopniu i ci, którzy byli na jego szczytach, powinni ponieść w jakiś sposób odpowiedzialność i należy te wszystkie błędy naprawić. A w sferze tego sporu, oprócz, że to się zamienił, ta cała sytuacja zamieniła się w spór polityczny, w moim przekonaniu jest potężne zwarcie ideologiczne i to, co zwykłego Polaka, katolika oburza, właśnie ten brak szacunku dla śmierci, prawda, to o czym ojciec mówił, ten stosunek do krzyża, te obrazoburcze okrzyki, to poniewieranie ludzi, którzy stali pod krzyżem, to wszystko jest obrazem tego, z czym w istocie mamy do czynienia. Katastrofa smoleńska gdyby tylko odsłoniła jako jedna z, bo pamiętajmy, że kiedy był spór o abort, no już to zostało odsłonięte, bo odsłoniła gigantyczną wojnę kulturową i zwróćcie Państwo uwagę, że jest to wojna o duszę narodu i to widać wtedy w całej głębokości i dramatyzmie. Poza tym, panie profesorze, Polska pozostawała formalnie członkiem NATO, kiedy to się zdarzyło, ale po tej tragedii jakby polityka zagraniczna tak bardzo jawnie już poznamy koncepcję także Biura Bezpieczeństwa, ówczesne Biura Bezpieczeństwa Narodowego o sojuszach. Oficjalnie zaczęło mówić się o resecie w
stosunkach z Federacją Rosyjską. Zresztą służba kontrwywiadu wojskowego zawarła współpracę z Rosyjską Federacyjną Służbą Bezpieczeństwa FSB bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Rosjanie mogli przejąć również środki łączności, zasoby informatyczne, którymi dysponowali polscy generałowie. No, beneficjów tutaj było co niemiara. No a ostatecznie także Donald Tusk, co przyznał na spotkaniu z rodzinami ofiar, to on podjął decyzję o tym, żeby procedować według załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, wbrew temu, o czym wiedziało wojsko, a więc wbrew umowie z 93 roku. No to jest państwo teoretyczne, no pamiętajmy o tym, ono funkcjonowało w różnych aspektach teoretycznie. Tutaj godzono się na pewne rzeczy w relacji do Rosji, w innych wypadkach, może mniej tragicznych, w relacji do Niemiec. Fasada pewnej powagi, fasada, prawda, kompetencji, czysty PR, a w środku, no niestety, rzeczywistość bardzo, bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna również ze względu na to, jak właśnie funkcjonowały przy tych całych okolicznościach nasze służby i powiedzmy, jak to wszystko było wyjaśniane. W tym znaczeniu to sama komisja Miller stwierdził tak dosyć bezradnie, że cel jest głównie taki, żeby się uzgodnić do jakiegoś przynajmniej poważnego stopnia z komisją rosyjską, z jej ustaleniami, no bo to wywoła reperkusje społeczne. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko Państwowa Komisja Wyjaśniania Wypadków Lotniczych działała PR-owsko, a nie merytorycznie. No to było w deklaracji już na samym początku przez jej szefa wypowiedziane, więc to są poważne problemy. Ja jeszcze raz mówię, zaostrzanie tylko jednego elementu w całym tym gigantycznym problemie, który zwie się po prostu katastrofa smoleńska, tylko i wyłącznie do rozstrzygnięcia, czy to był wprost zamach taki, w sensie technicznym wykonany, czy nie był, nie jest jedynym i być może nawet nie najpoważniejszą kwestią do rozstrzygnięcia, bo nie wiadomo, czy to się to aż tak da na 100% rozstrzygnąć. Natomiast całe otoczenie tego kompromitowało to państwo, mogło przerażać, jak to się wszystko dzieje, łącznie z tymi dziwnymi śmierciami osób, jak gdyby to będących w okolicznościach tej katastrofy obecnych, więc w tym sensie jest co naprawdę robić. Natomiast co do upamiętnienia, pamiętajmy o tym, że wokół tego będzie się toczyć spór i on ma dużo jeszcze większe podłoże niż samo upamiętnienie tych ofiar, bo w tle będą groby katyńskie i dużo poważniejsza kwestia, ponieważ w tle będzie szacunek dla tradycji, szacunek dla narodu, szacunek dla religii, prawda, dla zmarłych, a gdzieś z drugiej strony pogarda tej rewolucji, która do nas z zachodu przyszła i którą przejęli nieraz dawni SPC, a dzisiaj się tym posługują po to, ażeby uderzać w to, co najcenniejsze. Ale to ciekawe, bo wtedy powstało to środowisko pali kociarzy, teraz kodziarzy i różnego rodzaju przybudówki, które no choćby te miesięcznicę pamięć smoleńską próbują za wszelką cenę zakłócać. No także wjazd na Wawel do brata panu Jarosławowi Kaczyńskiemu także utrudniają na wszelkie możliwe sposoby. To jest cały czas to zderzenie, że w momencie, kiedy jest jakaś próba wyjaśnienia, kiedy, no choćby wspomniał pan o tych ekshumacjach, tak, które ukazują potworny widok, gdy mówimy o tym, co państwo zrobiło i czego państwo nie zrobiło, jakie potężne zaniechania, zaniedbania wobec rodzin, ale także wobec całego społeczeństwa zostały popełnione przez ówczesnych rządzących. I zawsze przy tej okazji tworzą się takie środowiska pozbawione wszelkich skrupułów. No one są na pewno inspirowane, one są na pewno manipulowane, ale one znajdują inspirację i
ideologiczną w kręgach rewolucyjnych zachodnich. To nie jest tylko u nas to, że się profanuje krzyż, że się uderza w religię. No, po prostu religia tej rewolucji neomarksistowskiej ma taki właśnie wymiar, ale jest praktycznie używana do tej gierki, bo na tym tle toczy się gierka, taka taktyczna, polityczna, to jest inna rzecz. Natomiast zrozumiejmy cały czas głębie spraw, które są. Nieraz, kiedy ja słyszę od niektórych środowisk katolickich ciągłe to nawoływanie do dialogu, no to ja się pytam, w odniesieniu do czego? Na bazie jakiej podstawy, na jakiej podstawie, jeśli ktoś nie pozwala drugiemu człowiekowi pójść pomodlić się na grobie swojego brata? Ja bardzo przepraszam wszystko jedno, czy to jest przeciwnik polityczny, czy przeciwnik ideowy, ale na Boga, no każdy zdrowo myśli, zdrowy na umyśle jest w stanie uszanować tego typu postawę, a z tamtej strony nie ma takiego szacunku, to o jakim nie dialogu mówimy? Raczej mówimy o wojnie kulturowej i trzeba sobie z tego zdać sprawę. Dziękuję bardzo, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Z naszego dziennika. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom. Panie redaktorze, pan przez wiele lat zajmuje się tematem Smoleńska, tematem, który jest szczególnie trudny, bolesny, nierozwiązany. Jak pan patrzy na te 7 lat od tego, co wydarzyło się tragicznego ranka 10 kwietnia 2010 roku, także w kontekście artykułów, które w naszym dzienniku pana biura mogliśmy na temat Smoleńska przeczytać, bo rzeczywiście nasz dziennik bardzo wnikliwie i bardzo dużo temu swoich łam poświęcił. Rzeczywiście zajmowaliśmy się bardzo dokładnie we wszystkich aspektach tą katastrofą, strony takiej technicznej, możliwych przyczyn, hipotez, także w aspekcie politycznym, społecznym, w bardzo takim szerokim kontekście międzynarodowym. Ktoś policzył, że sam napisałem podobno 800 artykułów na ten temat, aż sam teraz tak naprawdę nie mogę w to uwierzyć, ale wydaje się, że tak jest. No, oczywiście bardzo zmienił się kontekst po wyborach 2015 roku. Ten temat wcześniej był taki niechciany. To znaczy był rzeczywiście bardzo taki silny nacisk społeczny. Był ciągle w społeczeństwie wielki taki ból, poczucie bezsilności, jak wciąż ogromne emocje, które dotyczą tej sprawy. Natomiast ze strony oficjalnych czynników państwa, rządu była taka silna niechęć do jakiegokolwiek zajmowania się tą sprawą. No to było takie tabu, o którym czasami trzeba było coś powiedzieć, musiała wystąpić prokuratura, musiała istnieć ta komisja, ale oby tą sprawę szybciej zapomnieć, jest jakiś raport, coś tam zrobiliśmy i tak naprawdę wszystkie te wnioski, zabiegi, żeby sprawdzać, żeby zbadać, żeby jeszcze zbadać dokładniej, żeby przesłuchać tego, przesłuchać tamtego, że są takie materiały,
takie możliwości, no zamiast z pewną wdzięcznością przyjmować to, że jest takie zainteresowanie, że jest takie dążenie do prawdy, no to było odsuwane. Więc oczywiście to się zmieniło. Teraz odpowiednie ministerstwa, organa ścigania robią pewnie co mogą. To bez wątpienia tak jest. Te najwyższe urzędy państwowe nadają odpowiednią rangę tej sprawie. To widzimy w postaci państwowych uroczystości, w postaci wspomnienia toperu poległych, w postaci powstających pomników, tablic, nadawania imion. No to oczywiście już temat tabu nie jest, to jest temat, który znalazł właściwe miejsce. Natomiast z punktu widzenia tego, co najbardziej niepokoi, intryguje, czyli tego, czy przyczyny katastrofy kryją jeszcze jakąś tajemnicę, to tak czy inaczej jest to bardzo trudne, no bo tej katastrofy minęło lat 7. Wtedy, kiedy minister Antoni Macierewicz powołał nowy zespół do badania tej katastrofy pod komisją doktora Berczyńskiego, no to też minęło tych lat 6 i no i jest jasne, że możliwości tego organu są znacznie mniejsze, to znaczy słabsze. Tutaj te pierwotne źródła informacji, czyli wrak samolotu, to wszystko cały czas jest w Rosji i możliwości dostępu są jeszcze mniejsze niż były wcześniej. Nawet gdyby Rosjanie nie w żaden sposób nie przeszkadzali, to tak czy inaczej ten wrak już by coraz mniej był w stanie i ta ziemia w Smoleńsku i te rzeczy coraz mniej byłyby w stanie powiedzieć, a tym bardziej, kiedy oni przeszkadzają i utrudniają. Więc te możliwości są oczywiście są bardzo ograniczone, no ale jakimiś, prawda, bardziej nieszablonowymi, co trzeba przyznać, metodami, te gremierz usiłujące się znaleźć. Platforma Obywatelska tak trochę podkpiwa w tej chwili też z rządzących, mówią, no co, rządzicie już dobrze ponad rok i 4 miesiące i no i co, i wrak jest dalej w Federacji Rosyjskiej, a mieliście go sprowadzić. Skąd ta taka, powiedziałbym, cały czas buta po stronie tego obozu, który odszedł od władzy? Dzisiaj także Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi o tym, że trzeba było się zabrać wtedy za robotę. No i dzisiaj powtarza to samo, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia. Jak Bronisław Komorowski mówi wtedy, to szkoda, że nie miał na myśli w swojej kadencji, no bo to tylko tak można powiedzieć. Właśnie ten czas, tuż po katastrofie, kiedy także strona rosyjska ze względu na no choćby na międzynarodową opinię publiczną, na ogromne emocje i emocje także we własnym społeczeństwie, mogła być skłonna do pewnych ustępstw. Wtedy zapanowała taka atmosfera pojednania z Polską, były w tym takie bardzo silne uczucia, emocje związane z żałobą. To był czas, kiedy można było tę atmosferę wykorzystać. Jakie by nie były rzeczywiste zamiary Rosjan, one były od początku niezmienne, takie jakie były, bo oni wówczas znajdowali się w sytuacji, w której na pewne oczekiwania, pewne prośby strony polskiej nie można było inaczej odpowiedzieć niż nie przyjmując. I wtedy była szansa. To była szansa, żeby bardzo dużo załatwić, bardzo dużo wymusić. Ja sam choćby przejrzałem rosyjskie wewnętrzne przepisy dotyczące sposobu badania katastrof państwowego lotnictwa. Gdyby zastosowano polsko-rosyjskie porozumienie rządowe przewidujące powołanie wspólnej komisji, stosowano by do tej wspólnej komisji rosyjskie przepisy o badaniu katastrof lotnictwa państwowego. Te przepisy dają bardzo dużo możliwości. Czy Rosjanie by dotrzymywali słowa, czy to różnie mogłoby być. Natomiast przynajmniej
przynajmniej byłoby się na co powołać, a w tej chwili tak naprawdę powołać się na niewiele, co możemy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje z Trybunałem Sprawiedliwości coś zrobić. No miejmy nadzieję, że coś się uda, no ale zmuszenie Rosji do czegokolwiek jest trudne. To wtedy, w czasach, kiedy Bronisław Komorowski był z wizytą, to była ostatnia wizyta głowy państwa z polskiego w Rosji w 2011 roku w kwietniu. Wtedy może jeszcze to była ostatnia chwila, kiedy jeszcze można było czegoś oczekiwać i czegoś zażądać. Panie redaktorze, równocześnie w Katyniu Rosjanie zainstalowali tablicę o sowieckich jeńcach, którzy zmarli po wojnie polsko-bolszewickiej. Wcześniej była w tym miejscu mapa Gułagu, tablica poświęcona rzekomym polskim zbrodniom na czerwonoarmistach. Wciąż panuje taka rewizjonistyczna polityka, zwłaszcza gdy idzie o Smoleńsk, o Katyń, Twer, Miednoje. Pamiętamy, że gdy prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją oficjalną, państwową, udawał się tam, udawał się, by powiedzieć o ludobójstwie, by także oddać hołd tym Polakom, którzy przez wówczas Związek Sowiecki zostali zamordowani. Dzisiaj w tych miejscach pojawiają się tego typu tablice. Jak to odczytywać? Tutaj Rosja stosuje równolegle równolegle dwoma torami. Jeden polega na odradzaniu się tego kłamstwa stalinowskiego o winie niemieckiej. On tutaj głosy, które to lansują, są może marginalne, ale coraz liczniejsze, coraz silniejsze. Ci ludzie, tacy jak Siergiej Strygin, jeszcze kilku jest takich autorów, samozwańczych historyków, którzy piszą książki bardzo liczne na ten temat, piszą książki dowodzące, że to jednak Niemcy strzelali w Katyniu, i oni kiedyś wydawali te swoje książki w niskich nakładach, w niszowych wydawnictwach, organizowali spotkania w jakichś wynajętych salach niewielkich domów kultury, w podobnych miejscach, często oczywiście w Twerze, w Smoleńsku, w Moskwie, ale teraz pojawiają się w państwowych muzeach, w dużych miejskich aulach. W ubiegłym roku taka konferencja była w sali Muzeum Historycznego w Smoleńsku. Za kilka dni kolejna w tym duchu konferencja, że zobaczymy, co tam będzie na niej powiedziane, będzie w Smoleńsku w siedzibie uniwersytetu. To się zmienia. Organizują je coraz częściej politycy, wprawdzie na razie politycy może nie rządzącej partii, ale partii albo Żarnowskiego, albo partii komunistycznej, no tym niemniej politycy mający określone wpływy, na przykład jeden z organizatorów poprzedniej konferencji smoleńskiej był wicegubernatorem. Także to jest coraz bardziej zezwala się na ten tak zwany rewizjonizm katyński. Ci ludzie z tego korzystają. No a drugi nurt, bardzo poważny i równie szkodliwy, reprezentowany przez czynniki oficjalne państwa rosyjskiego, to jest ten nurt antykatynia, czyli równoważenia Katynia przez rzekome równie straszliwe zbrodnie polskie. No i wytypowano to wcale nie teraz, bo to już w latach 90. wytypowano jako ten antykatyń właśnie śmierć kilkunastu tysięcy sowieckich oficerów, nie sowieckich oficerów, tylko sowieckich jeńców, którzy zmarli w Polsce po wojnie 1920 roku. Oczywiście tych ludzi nikt w Polsce nie zastrzelił, tak jak to NKWD zrobiło z Polakami w Katyniu, w Smoleńsku, w Twerze, w Krakowie, w Kijowie. To oni ginęli przede wszystkim z
z chorób, zresztą z chorób, które sami przynieśli z Rosji. Mniej ich ginęło, mniej ich zmarło w polskich obozach jenieckich niż zwykłych żołnierzy Armii Czerwonych umierało w tym czasie w normalnych garnizonach, nawet w garnizonach, które nie walczyły w Armii Czerwonej wówczas. Taka straszliwa była sytuacja. No ale ten kierunek jest bardzo eksponowany w Rosji przez różne czynniki, a nawet przez takie specjalnie powołane przez prezydenta Putina Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, które właściwie tylko tym się zajmuje, to znaczy takim promowaniem takiej nacjonalistycznej, militarystycznej narracji o historii Rosji. Panie redaktorze, wspomniał pan, że napisał około 800 artykułów poświęconych Smoleńskowi i tej całej sprawie. Czy jest pan w stanie przewidzieć, kiedy napisze pan ostatni artykuł na ten temat jako dziennikarz, a później to po prostu przejdzie już w gestię wyłącznie historyków? Czyli kiedy sprawa się zakończy? Proszę ojca, to jest bardzo trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie. Ja mam nadzieję, że... Bardzo ja jednak obawiam pytanie. Się, że ta sprawa potrwa długo. Jednak no, o zbrodni katyńskiej piszemy do dziś. I do dziś, tak jak ojciec sam zapytał... Macierewicz na plusie, Macierewicz. Samodzielną postacią bardzo ważną dla tego najostrzejszego, najbardziej zdecydowanego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I w pewnym momencie tutaj wystawia się taka sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia, prawda? To znaczy trzeba albo ciemnożyłować wszystko, co robi Macierewicz, a głosy mówiące o tym, że łagodnym zdaniem wszystko, co robi, jest pożyteczne i również dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. To są głosy coraz częstsze. Druga możliwość, no to jest zwalczyć, jak to się mówi, wytruć Macierewicza, ale to grozi bardzo złymi skutkami dla partii, dla elektoratu. Znaczy Jarosław Kaczyński może nie być tam też w polityce Prawa i Sprawiedliwości, no i zrobić nim cokolwiek i elektorata nie wrócił. A tutaj mogą robić. To jest mi panowie ta rozmowa, jak się dowiedziałem Antoniego Macierewicza, Jarosławem Kaczyńskim, Antoni Macierewicz jechał do Rosji i nie może wrócić. Być może tego się jeszcze dowiemy o tym panowie mówili, a na pewno jakieś efekty poznamy. No właśnie, to jest takie pytanie, więc też najpierw Kaczyński mówił o tym, że Antoni Macierewicz nie może dokonać, może coś nie dzieje tego rozmowy w tym elektoracie pisowskim, tak? Być może tego się Jarosław Kaczyński obawia, bo nawet jeżeli Antoni Macierewicz jest tak niesterowny politykiem, to można sobie wyobrazić, że w momencie pewnej emocji politycznej będzie w stanie odłączyć się od PiS-u, założyć sobie jakąś małą grupę parlamentarną, co dla PiS-u, ale niekoniecznie musi być drugą. To jest możliwe scenariusz. To składa, ma ten ryb, wiadomo, że moralnie rzecz to należy potępić, tak? A w tej sprawie właśnie grupa zawodnicy, jeżeli państwo wydaguje, czy tak, czy nie. Moralnie sprawa jest prosta do rozwiązania, natomiast nie są się odwrócić od łapy dyskusji, natomiast co dalej? Znaczy ta informacja, to co tam wysłała z Macierewiczem, powinna być przez Macierewicza podjęta dzisiaj rano, bo ja to naprawdę wiele będzie, żeby tak prosto polityczną decyzję podjąć. Mówiłem, panie Macierewiczu, ale pewnie dnia w Radiu Maryja, pan poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, prezes Komitetu Katyńskiego. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże. Teraz i zawsze, to już 7 lat, panie Andrzeju, od tego dnia, gdy stracił pan brata pod Smoleńskiem, który jechał w oficjalnej polskiej delegacji po to, żeby wypowiedzieć prawdę o Katyniu, która do dzisiaj bywa kwestionowana. Panie Andrzeju, może wspomnijmy ten dzień, jak pan dowiedział się, jak wyglądały te pierwsze godziny. Ten dzień chyba na zawsze już pozostanie w pamięci.
Dobrze, będziemy o tym rozmawiać za chwilę, bo teraz już zbliża się czas na serwis informacyjny w Polsce. Radio 24, ale po serwisie wracamy do tego. Informacje dnia, wkrótce. Wcześniej Jarosław Kaczyński powołał komisję, która ma wyjaśnić zarzuty wobec Bartłomieja Misiewicza, byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. W tej komisji weszli Marcin Grudziński, Mariusz Kamiński oraz Marek Suski. Ma ona zbadać także okoliczności powołania Bartłomieja Misiewicza na funkcję wiceprezydenta. Jarosław Kaczyński zapowiedział rano powołanie komisji po tym, jak prasa doniosła o zatrudnieniu Bartłomieja Misiewicza w polskiej grupie zbrojeniowej oraz o jego bardzo wysokim uposażeniu. Dodał, że w okresie pomiędzy posiedzeniami Komitetu Politycznego prezes partii wypełnił funkcję kandydatu, dlatego ma prawo powołać taką komisję. Bartłomiej Misiewicz został również zawieszony w sprawach swój opis. Miejska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o dokonanie wczorajszego ataku na autobus wiozący piłkarzy Borussia Dortmund. W sprawie podejrzana jest też druga osoba, na razie poszukiwana. Policja dokonała przeszukania mieszkań dwóch mężczyzn powiązanych z grupami islamskimi. Takich informacji udzieliła na konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Federalnej Prokuratury, dodając, że wszystko wskazuje na to, iż sportowy atak był aktem terrorystycznym motywowanym religią islamską. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu tymczasowego. Rzeczniczka prokuratury ujawniła, że bomba, jaką użyli podejrzani, była wypełniona ostrymi metalowymi przedmiotami, a jej siła rodzina wynosiła minimum 100 metrów. Śledczy jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób bomba została odpalona. Sprawę bada specjalistyczny zakład kryminalistyczny. Na koniec złe informacje drogowe do stolicy. Samochody stoją w ogromnych korkach. A tu korka po zamknięciu trasy Siekierkowskiej i problemy są też na północy miasta. Na trasie S8 zdarzyło się 5 samochodów. Do zdarzenia na S8 doszło na wysokości ulicy Mudlińskiej w kierunku Marek. I to były dwie kolizje obok siebie. W jednej zdarzyły się 3 samochody, a w drugiej tuż obok 2 auta. Są duże utrudnienia, informuje policja. Korekna prosi się na domowa. Teraz to wszystko, a kolejny serwis informacyjny punktualnie o 18. Słowem wszystko. Serwis giełdowy w Polskim Radiu Cały czas te odpowiedzi na pytanie, no powiedziałbym, takie rozstrzygające o to, z czym mieliśmy do czynienia, one jeszcze przed nami, ale także jak pan powiedział, no śledztwo na tyle, ile to jest możliwe na skutek decyzji ówczesnych władz Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i wszystkich tych, którzy wówczas pełnili
władze w Polsce, to wyjaśnianie jest dużo bardziej skomplikowane, nie tylko na skutek upływu czasu, ale jak mówię, także podjętych decyzji. Czy da się przewidzieć jakąś perspektywę próby odpowiedzi na podstawowe pytania, także na ewentualne, bo tam, gdzie mieliśmy do czynienia z przestępstwem, ze zdradą dyplomatyczną, to również rozumiem, że powinny być poniesione konsekwencje karne przez osoby, które się tego dopuściły. Jeszcze ministra Wacikowskiego, którego rozmaite kolejne lapsusy. No, to został z jakimś wyborem kandydatem do odwołania, ale i to chyba nie. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, to może oznaczać, że będzie inaczej. To znaczy, bo sytuacja być może dojrzewa do takiego punktu, poza którym już nie można klajstrować. To znaczy, już nie można udawać, że czegoś nie ma, że się dzieje w tym konkretnym momencie, że nie można udawać, że problemem jest po prostu Antoni Macierewicz, prawda? Wraz ze swoją sferą wpływów, którą sobie wytworzył. Jeżeli dojdzie do takiego wniosku, no to w tym momencie logiczna byłaby decyzja, żeby tę sytuację przełamać zdecydowanie, nawet brutalnie, co oczywiście spowoduje reakcje negatywne dla Prawa i Sprawiedliwości, ale w ramach jakiegoś myślenia mniejsze i powodowałoby dalsze narastanie tej sytuacji, co spowodowałoby konieczność rozwiązywania jej za pół roku czy rok, kiedy będzie pół roku czy rok bliżej do wyborów, w pierwszej serii. No i po prostu efekty tego będą w tym momencie jeszcze bardziej trudne do zminimalizowania. No właśnie, ale to skutkowanie nie pomogło, gdyby usunąć... Tak, zapowiedź politycznie. To jest 2-3 ministrów, co pewnie wynotowania partii. Teraz już, może się mylę. Myślę o tych najbardziej kontrowersyjnych. Myślałem o ministrze Szyszczyn. Powiedzieć trochę o ministrze. Trochę na skróty. Jakieś kontrowersyjne w postaci. Natomiast prezes Prawa i Sprawiedliwości postawił na bardzo ostrą rozgrywkę. Kontrowersyjne generalnie. Postawił nam na tych ludzi, którzy z jednej strony są odgrywają kluczową rolę w tym środowisku, tak? Są niesłychanie ważni. Antoni Macierewicz, co by dzisiaj o nim nie mówić i to, co zafundował właśnie Prawo i Sprawiedliwość, na tych środowisku samego konkretnego zadania w PiS-ie. Ja miałem takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński ogólnie, jak obserwuje jego politykę, on się bardzo śpieszy. Nawet cała sprawa Trybunału Konstytucyjnego sprawia wrażenie dużego pośpiechu, bo Trybunał Konstytucyjny można przejąć na drodze normalnej polityki, na przykład poprzez wydanie drugich zatem niech młyny sprawiedliwości mielą. Bardzo dziękuję panie pośle, panie Andrzeju, za rozmowę. Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego Rad Świętej Pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, dzisiaj jeszcze w telewizji trwało o godzinie 16:30 wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy podczas obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej o godzinie 19:00 w Radiu Maryja i telewizji trwa msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. A na koniec aktualności dnia posłuchajmy fragmentu audycji z 10 kwietnia 2010 roku, gdy do programu dodzwonił się dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Z nami dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy w Cześć Boże. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę jak wiadomo, jest człowiekiem, który popełnia wpadki. Czy warto było brać ministra Ziobrę, który przez dwa lata
sprawił, że jego wizerunek był wycofany, tak? I to w każdej chwili się może wydarzyć. Ja stoję na stanowisku, że znaczy, to już w tym sensie wiele nie zmieniło się, aczkolwiek każda rekonstrukcja, czy to z tego względu ministra Macierewicza, czy ministra Ziobry, czy ministra Waszczykowskiego, wydaje mi się, ja osobiście uważam, że się chciałbym tutaj prezesowi doradzać, żeby być na to lepiej, ale wydaje mi się, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości ma lepszy kurs na to stanowisko. Właśnie komisja Przewodnicza Waszczykowski jest człowiekiem z środowiska prawicowego, który być może był dotyczył się do nadzoru władz pod Pawełkowo. I wydaje mi się, że takie zmiany personalne dyskutują, tylko że to nie jest tą dyskusją. To ja się spytam, czy Piotr Ciszyński i Jakubkita, to nie jest ta strukturę, mam wrażenie, że już w opisie. To już właściwie już koniec. Jeśli wycofują komuś poparcie, to jednak podnoszą szansę najczęściej. Znaczy, że zwróćmy uwagę, jak to było z Platformą Obywatelską po tym przełomie kulisy dla Platformy, czyli w roku 2007. Ileż przez te obie kadencje dla użyć rzeczy kompromisujących dla Platformy, ileż było rozmaitego kompromisu, rodzaju kompromitacji, afer i tak dalej. I bardzo długo wydawało się, że Platforma jest upregnowana na to, w tym wszystkim się jeszcze przełamało, ale w pewnym momencie coś się przełamało. Dlaczego się przełamało? Dlatego, że to jest pożorne, że ludzie nie uważają takich rzeczy, a nawet nie wyciągają z tego wniosków, to im się to składa trochę w świadomości, że jest to świadomość. W pewnym momencie może nastąpić taki przeskok, który następuje już zjazd. Wspaniali ludzie, wspaniali kapłani. Ale zanim to nastąpi, to trwa dużo czasu. Ludzie, ludzie nowej wysokiej klasy, zobaczcie, pan minister Wasser, pan jak zabiegał o prawdę o sprawiedliwości. Szerzej, ale to coś, co ja nazywam elektoratem wsparcia RK, to można nazwać. Można mniej więcej określić jako elektorat Andrzeja Dudy z drugiej tury wyborów prezydenckiej. Taki wniosek wydają elektorat, który powiedział się za w jakiejś formie za zasadniczymi zmianami w Polsce, aczkolwiek co do tego dokładnie, jak one mogły nie wyglądać, to tutaj już były rozbieżności, ale za zasadniczymi zmianami w Polsce i przeciw, no, najmniej elita przeciw RK, no, ten elektorat jednak odważył Prawo i Sprawiedliwość dużym zaufaniem, dużą nadzieją wiemy. Moim zdaniem to nie jest tak, żeby w tym momencie na skutek dla tego elektoratu sytuacji jak Misiewicza, czy nawet Macierewicza, żeby w tym momencie dla nowo zaczęto zaufanie zaufanie wypytywać. Jeżeli ja bym się czegoś obawiał z punktu widzenia PiS-u, w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, to nie jest czegoś takiego, ale tego, że sytuacja może spowodować aktywizację antypisowskich wyborców w wielu aktywizowaniach w okresie wyborów, którzy kiedyś głosowali na Platformę albo SLD, w każdym razie antypisowską, tak się rozczarowali do tego, co się działo w Polsce, do tego rządu wszystko przepad, że po prostu na wybory w 2015 roku po prostu nie poszło. Ale to spora grupa i moim zdaniem od niej tutaj dużo zależało. No i teraz bardzo ważną rzeczą jest to, z punktu Prawa i Sprawiedliwości, żeby ta grupa się nie zaktywizowała na pewno. No i tutaj bym zadał sobie takie pytanie, czy to się dzieje nie sprzyja aktywizacji tej grupy. Nie, ale jeśli przed wewnętrzne sprawy ma partia stracić
płacić wypłatkę dla PSA od przedsiębiorstwa. To jest też jeszcze ciekawe pytanie. Pan Tomasz taki człowiek, który jest redaktorem naczelnym Gazety Polskiej Codziennie. Polska delegacja upamiętniła w Smoleńsku ofiary tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Dziś mija dokładnie 7 lat od katastrofy, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Polska delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej w asyście honorowej żołnierzy Wolk Wojska Polskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu, w którym rozpadł się samolot. Okolicznościowe przemówienie wygłosił ambasador Polski w Moskwie, Włodzimierz Marciniak. 7 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, Rzeczpospolita poniosła dotkliwą stratę. Straciła swego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, który wraz z małżonką i towarzyszącymi osobami, wśród których był ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, zmierzał do Katynia, aby w imieniu całego narodu oddać należną część naszym rodakom zamordowanym przez zbrodniarzy z NKWD. Wcześniej polska delegacja wzięła udział w uroczystościach rocznicowych w Lesie Katyńskim. Uroczystości odbywają się także w Polsce. Prezydent Polski Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na wojskowych Powązkach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło odsłonili w kancelarii prezesa Rady Ministrów tablicę upamiętniającą tragedię smoleńską. Coraz więcej kontrowersji wokół tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji. Na jaw wychodzi kolejna sprawa pogrążająca członków tego ruchu. A chodzi o założyciela zespołu grającego podczas protestu w KOD-u. Jak ustalił jeden z dzienników, muzyk jest oskarżony o dowodzenie grupą handlującą kobietami i czerpanie z tego korzyści majątkowych. Proces Konrada M. trwa już 6 lat. Według prokuratury członkowie grupy, którą dowodził, mieli wykorzystywać kiepską sytuację materialną kobiet, werbować je do pracy, a później przekazywać do klubów nocnych we Włoszech i Grecji. Zdaniem politologa profesora Andrzeja Gila sprawa muzyka może być przysłowiowym gwoździem do trumny dla całego ruchu, jakim jest tak zwany KOD. Sprawę Konrada M. prowadzi krakowski sąd okręgowy. Straszą. Wyrok powinien zapaść pod koniec kwietnia. Dajmy przerwę, że wszystkie pomniki PiS zostaną wyburzone. Na pół godziny. Sędziowie prowadzący rozprawę o godzinie 12 zarządzą 30-minutową przerwę i wyjdą z sal, aby udać się na specjalnie zwołane na ten dzień zebrania. W ten sposób, jak napisał jeden z dzienników, będą chcieli zasygnalizować rządowi, że nie godzą się na zmiany w sądownictwie. Akcja jest przykładem demoralizacji wymiaru sprawiedliwości, ocenia poseł i profesor Krystyna Pawłowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jednocześnie to jest ogromna szkoda społeczna, dlatego że pokazuje, że sędziowie po prostu wpływają demoralizująco na opinię publiczną i pokazują, że konstytucję można łamać. Czyli sędziowie będą łamać i prawo, i konstytucję w sytuacji, gdy nikt ich niezawisłości sędziowskiej nie narusza. Żaden z przepisów nie narusza ich niezawisłości przy orzekaniu. Jest to oczywiście kolejny etap w rozgrywce totalnej opozycji, która teraz gra sądami, za chwilę będzie grała samorządami terytorialnymi. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Weźmie w niej udział duża część sądów okręgowych.
okręgowych, a także kilka rejonowych i apelacyjnych. W Polsce obecnie funkcjonuje 377 sądów wszystkich szczebli. Pracuje w nich około 10 tysięcy sędziów. Tegoroczne straty zimowe w zasiewach zbóż ozimych i rzepaku są niewielkie, ocenia Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Obecnie stan zasiewów tych upraw jest dobry. W przypadku zasiewów zbóż liczba plantacji przeznaczonych do przeorania raczej nie przekroczy 1% w skali kraju. Jeśli mowa o rzepaku, straty nie przekraczają 4-5%. O szczegółach mówi profesor Jerzy Grabiński z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa. Raczej nie przekraczają 4-5%. Związane one były przede wszystkim z tym, że na początku jesieni w posiewach rzepaków w niektórych miejscach wystąpiły niedobory wody. Jeżeli chodzi o zboże, natomiast te straty są jeszcze mniejsze. Można zakładać, że nie przekraczają 1, może 2%. Związane jest to z tym, że praktycznie w sytuacji, kiedy były mrozy, a były takie dość duże mrozy, były one krótkotrwałe, ale i tak na całym obszarze kraju zalegała pokrywa śniegowa. W związku z tym stan ozimin w tym roku można określać generalnie jako raczej dobry. Ekspert wskazuje, że tegoroczne plony na chwilę obecną mogą być bardzo wysokie. Dodaje jednak, że są pewne sygnały świadczące o niedoborach wody w niektórych miejscach, co może sprawić, że stan upraw ulegnie pogorszeniu. Oceny stanu zasiewów upraw polowych głównych ziemiopłodów po zimie Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykonał w dniach od 28 do 31 marca. W długo oczekiwanym hicie 28 kolejki Lotto Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała w wyjazdowym spotkaniu Lecha Poznań 2-1. Piłkarze obu drużyn zapewniali emocje przez całe spotkanie, mimo że bramki padły dopiero w końcówce meczu. Pierwsi gola strzelili poznaniacy w 82 minucie. Chwilę później wyrównał Damian Dąbrowski. Na zwycięstwo warszawiakom w doliczonym czasie gry zapewnił były Lechita Kasper Hamalainen. Na pomeczowej konferencji prasowej Jacek Magiera przyznał, że zwycięstwo jest ważne, ale legioniści już skupiają się na kolejnym spotkaniu. Wiadomo, że liga cały czas trwa, wchodzimy w tą decydującą fazę, która dopiero się zaczyna i dzisiaj się cieszymy. Natomiast od jutra mocno pracujemy na to, aby zrealizować swoje cele, które mamy. W następnej kolejce Legia na własnym boisku zagra z Koroną Kielce, natomiast Lech na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock. Po 28 kolejkach Legia jest wiceliderem, natomiast Lech zajmuje 4. miejsce. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niezakończonych rozmawiać będziemy o sytuacji syryjskich rodzin Aleppo i Hasakę. Temat ten przybliży nam siostra Ani, Beberia, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15, również w telewizji Trwam. Druga w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Pani pośpiesz klerytkowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Jezu sądzony przez ludzi, za prawdę, miłości i dobro, zmiłuj się Panie nad nami i przebacz naszą niewierność. Jezu, przybity do krzyża, na skalę wzgórz Golgoty, umrę za bezpłat przy Tobie, i cios cierpienia uderzy. Jezu, złożony do grobu rękami wiernych przyjaciół,
pokój i życie na wieki, niech Twoja śmierć nam przyniesie. Jerzy Baranku zabity, zagrzechy świata całego, pójdę Tobie, nie będzie chwała bez końca. Dla mnie żyć to Chrystus. A śmierć jest niebieskie, chwała się krzyżem mojego Pana Jezusa Chrystusa. Panie, niech stąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twej obietnicy. Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, ponieważ polegam na Twoich słowach. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom. A prawa Twego zawsze strzec będę po wieki wieku. I będę kroczył szeroką drogą, bo szukam Twoich przekazań. O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królu, nie będę się tego wstydził. I będę się weselił z Twoich przykazań, które umiłowałem. Twoje ręce znoszę ku tym wyrokom, które miłuję, i rozważam Twoje ustawy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydał mnie z domu zagłady, złotnego księdza. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Złożył mi w usta pieśniową i śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, ani naśladanie dyszy, czy skłonni się do bawić. Panie Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna. A gdyby chciały głosić i opowiadać, byłyby niniejszym mojego towarzyszy. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płotu ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Zanim powiedziałem, oto przychodzę, swoją księgę wspomnę na pisarz. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twej nie kryłem głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. A Ty nie oddałeś, Panie, swego miłosierdzia, niech łaska Twoja i wierny zawsze wyższego. Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Szalone lśnienia włosów na mojej głowie, gdy słabnie we mnie serce. Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się raduje weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj. Chwała Ojcowi Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dla mnie żyć to Chrystus. A śmierć jest mi zyskiem, chwała się krzyżem mojego Pana Jezusa Chrystusa. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Oddajmy hołd Krzyżowi Świętemu. On jest znakiem naszego zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie przez zasługi męki Twego jedynego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących się razem z nami. Zaszczęśnie wysokie z Panem Bogiem. Bóg zapłać, Panie Leszku, z Panem Bogiem. Dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam do pozostania wraz z Radiem Maryja tego popołudnia już za
8, 7 minut o 14.30 radiowa lektura i kolejny odcinek książki Jadwigi Czechowicz Kresy i bez kresy. O godzinie 14.45 muzyka mistrzów, o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, czas pozdrowień o godzinie 15.30, o godzinie 16 drugie wydanie aktualności dnia, a następnie aktualności Radia Watykańskiego. O 16.30 audycja dla młodzieży, a w telewizji Trwam wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy podczas 7. rocznicy smoleńskiej. O godzinie 17.00 serwis informacyjny, o 17.10 katecheza, następnie nieszpory, lektura duchowa, o 17.50 to lektura w oparciu o teksty świętego Alfonsa Marii de Liguori, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. O godzinie 18.00 Anioł Pański, następnie informacje dnia. O godzinie 18.15 rozmowy z siostrą Ani de Merian, przełożoną sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo, jak pomagamy syryjskim rodzinom przetrwać w Aleppo i Lasakę. O godzinie 19.00 transmisja z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. O godzinie 20.00 informacje dnia, następnie różaniec i felieton pani profesor doktor habilitowany Graszyny Ancyparowicz. O 21.00 Apel Jasnogórski i o 21.30 ponownie siostra Anny Demerian, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku.